Chciałbym powiedzieć, że jest to dla nas bardzo ważny dzień. Chciałbym podziękować Baltonie za świetnie przeprowadzony proces włączenia tych sklepów do eksploatacji. Chciałbym powiedzieć, że pierwsze sygnały, jakie otrzymujemy od pasażerów, są bardzo entuzjastyczne, mówiące o tym, że właśnie takiej oferty potrzebowali. Jest mniej więcej środek, tak? Nie, jeszcze trochę kawałek. 2, 1, cięcie! Mamy to! Oferta, którą staraliśmy się skonstruować i pokazać, ona wymagała trochę pracy i rzeczywiście, tak jak pan prezes wcześniej zauważył, naszą największą, myślę, że dumą i Wrocław jest pierwszą lokalizacją, gdzie realizujemy nowy koncept Spirit of Poland, w którym podkreślamy, nie, on się nazywa rzeczywiście Spirit of Poland, ale to nie jest tylko Polska, to jest również region, to jest głównie region, to jest głównie to, co dane lotnisko, które jest jednak lotniskiem destination, do którego ludzie przylatują z konkretnego powodu i z którego wylatują, być może często nie wracając. Chodzi o to, żeby zabrali część tego, co widzieli ze sobą. I ten format Spirit of Poland naszym zdaniem i naszym celem jest to, żeby umożliwiał im to i być może, żeby wrócili. Także ja wierzę w to, ta oferta będzie się rozwijała, bo przypomnę, że wróciliśmy do Wrocławia, nie jesteśmy tu pierwszy raz, wróciliśmy do Wrocławia po 5 latach. W 2012 chyba był konkurs po zbudowaniu tego nowego terminala. Wówczas nie wygraliśmy oczywiście, teraz wróciliśmy. Bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że ten okres 5 lat, który upłynął, nauczył nas dużo w kontekście biznesu. Nauczył nas dużo na innych lotniskach regionalnych i no, to, co dzisiaj pokazujemy we Wrocławiu, jest oczywiście czasowym, bo cały czas rośniemy, cały czas się uczymy, rynek ewoluuje. Jest tym, pokazujemy to, co najlepsze, tego, co się nauczyliśmy i tego, co uważamy, że w tej chwili jest trendy. Dobrze się sprzedaje, jest lubiane przez pasażerów i bardzo się cieszę, że pierwsze opinie są pozytywne, bo na tym nam bardzo zależało.